Sylwetka duchowa biskupa Adolfa Piotra Szelążka według opracowania siostry Beniaminy Karwowskiej pod tytułem Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa. Męstwo w cierpieniu Ksiądz biskup doświadczył w swym życiu wielorakich cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Mimo różnych dolegliwości chorował poważnie na wątrobę, nigdy nie skarżył się, nie narzekał, przeciwnie był bardzo cierpliwy, krył się w swym cierpieniu, aby nie sprawiać kłopotu swoją osobą. Pouczał, że cierpienia mogą stanowić przestrogę albo warunkować postęp osoby są one jak sól w wodzie dająca zdrowie. Dzięki nim wzrok człowieka jest skierowany ku niebu, a oderwany od ziemi. W tym sensie cierpienie to szkoła posłuszeństwa woli Bożej, wiary, wierności, męstwa i cnót. Cnota dojrzewa bowiem tylko w szkole cierpienia. Jego zdaniem istnienie takich niepowodzeń znoszonych dla sprawiedliwości, to krwawa, ale królewska droga Chrystusa. Jest ona niezrozumiała dla tych, którzy nie widzą pod osłoną chwilowych cierpień prawdziwych triumfów. Chrześcijanin nie może zapominać, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Biskup Łódzki wyrażał przekonanie, że każde dzieło Boże naznaczone jest krzyżem. Natomiast jeżeli wszystko idzie gładko, jak z płatka, to nie dowód, że Pan Bóg jest z nami. Moje życie jawi się jako łańcuch prób. Czasami odczuwam chwilę pociechy. Zewsząd niebezpieczeństwa i trudności. Proponuje się wiele. Dobrze przewiduje się potrzebę utworzenia czegoś i zastosowania środków przeciw złu, a wykonanie tego spotyka się wszędzie z brakiem sił, środków, ludzi, którzy by pomogli. Nie chcę pomniejszać tego posłuszeństwa woli Bożej, którego tak mocny przykład znajduje w życiu Świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Nie należy szukać miary miłości Bożej wobec nas w dobrach i pociechach ziemskich, ale w próbach, przez które On nas wzywa do podążania drogą Jezusa Chrystusa. W tej sytuacji przynosi On pociechy wyższej natury, jakimi są pokój i wielka szczęśliwość świętego Pawła i także mojej drogiej patronki. Z całą mocą podkreślał, że jedynie w oparciu o zawierzenie Bogu cierpienia nie przerażają, choć czasowo zdrowie podrywają, odbierają chęć korespondencji i myśli skuwają jak żelazną obręczą. Nigdy nie opuściło go przekonanie, że wynikają one z dobroci i mądrości Bożej. Stopniowo dojrzewała w nim postawa całkowitego poddania się Bogu. Początkowo towarzyszył mu niepokój, czy właściwie przeżywa napotykane trudności. W moim życiu, moja najdroższa matko, musiałem wiele cierpieć i to cierpieć mocno. Lecz właśnie tego ranka dzisiaj znalazłem na kartce kalendarza przypadającej na Dzień Świętej Teresy od dzieciątka Jezus, te słowa: Chcę dużo cierpieć, nie mówiąc o tym. Nie jest to możliwe stwierdzenie, czy w tych cierpieniach zachowałem się godnie. Próby się nie kończą. W sprawach diecezjalnych trudności nie są rzadsze. Uważam, że jest to generalna reguła dla całego kościoła, kościoła walczącego. Uważam też, że wy, moja droga matko, dźwigacie taki sam ciężar, a więc ta sama dewiza dla nas, odwagi. Trzeba unikać tego wyrzutu ducha świętego z radością, a nie ze smutkiem. W przeżywanych trudnościach prosił o modlitwę wstawienniczą, trwałą duchową pomoc, jednocześnie sam podejmował wytrwałą walkę ze zniechęceniem. Często odkrywam moje ukryte niedoskonałości. Ostatnio jako wielka wada okazał się sposób znoszenia cierpień, poczynając od zniechęcenia i pewnych subtelnych skarg wobec Boga. Zbyt częste stały się z Wadę tę ukazało mi rozmyślanie Louisa de Ponte. Trzeba się z tego wyleczyć. W końcu, dzięki łasce, ksiądz biskup zdobył trwałą postawę wytrwałości w cierpieniu, a nawet pełną subtelną radość, wypływającą z miłości. Nie odczuwam już żadnego zniechęcenia pomimo licznych bardzo wielkich prób duchowych. Nie można się uznać w tym stanie nadzwyczajnej pomocy, nie można nie uznać w tym stanie nadzwyczajnej pomocy łaski. Równocześnie zwiększyły się pociechy duchowe podczas moich modlitw. Prawie natychmiast po tych pociechach następują bardziej lub mniej wielkie cierpienia moralne, jakieś upokorzenia i inne krzyże. Przyjmuję je spokojnie. Czasami jest konieczna walka wewnętrzna z próżnymi myślami, które wydają się być cierniami na mojej ziemskiej drodze. Jak napisałem wcześniej, coraz bardziej zaznacza się i podnosi głowę skłonność do pewnej dumy. W moim życiu istnieje wiele trudnych momentów, naznaczonych łzami. Staram się więc wydobyć z mojej duszy to obowiązkowe. Radujcie się, Raz jeszcze mówię Wam: radujcie się! I wreszcie, z największą swobodą, zwierzam się przed najświętszym sakramentem. Był przekonany, że chrześcijanin nigdy nie cierpi sam. Jego mocą jest Jezus Chrystus, który nie tylko daje siłę do znoszenia cierpień, ale dzięki nim zbawia świat i jednoczy ludzi z Bogiem. Potrzebę ofiary i cierpienia. Motywował koniecznością przezwyciężenia w sobie i uśmiercenia starego człowieka, przemiana ta wymagała długotrwałego wysiłku i przeorganizowania wartości. W doczesnym duchowym życiu człowieka istnieje światłocień, dany dla jego postępu na drodze doskonałości, a więc splot pociech i udręczeń, a więc splot pociech i udręczeń krzyżów i uśmiechów nieba. Że nas spotykają udręczenia, nie powinniśmy tym się smucić. Konieczne jest to dla dobra obrazu duchowego na wieczność. Pisał o tym wyraźnie do Jakimiak. Nie bądź dzieckiem, które ciągle marze się i powtarza. Mnie jest bardzo źle. Wy tworzyć macie, nie płakać bezowocnie. Siostrze, która przeżywała trudności z posłuszeństwem zalecał z tego czynić ofiarę sercu Pana Jezusa dawać dowód uległości świętej Teresie od Dzieciątka Jezus liczę na szczerą rzeczywistą pokorę drogiej siostry na głębokie pragnienie realizowania ideału świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Pan Jezus nagrodzi analizując dokładnie życie księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka, przypatrując się jego rozwojowi duchowemu różnym przejawom jego pobożności, a także ustawicznemu doskonaleniu wewnętrznemu i naśladowaniu Chrystusa, można dostrzec wiarę, że dobrowolnie, a nade wszystko z miłością przyjmowane cierpienia mają moc upodobnienia się do Jezusa. W nim wprawdzie niewidoczne dla oka ludzkiego, posiadać powinniśmy te same stygmaty, które nas łączą z ukrzyżowanym. Okresem wyjątkowym w kształtowaniu się sylwetki duchowej był czas pobytu w sowieckich więzieniach, zwłaszcza w Kijowie. Był to okres wielkiego duchowego oczyszczenia, katarsis, duchowej próby i mistycznego złączenia się z Chrystusem cierpiącym. Ksiądz biskup zaznaczał, że w szeregu środków, którymi możemy ratować bliźnich w dziele zbawienia, są cierpienia. Dzięki nim możemy współpracować z Chrystusem, uczestniczyć w jego męce dla dobra bliźnich i dla naszego zbawienia. Współcierpienie z Chrystusem jest gwarancją bycia z Nim po śmierci, dlatego chrześcijańska wizja cierpienia nie sprzeciwia się powszechnemu pragnieniu szczęścia wręcz przeciwnie, jest gwarancją osiągnięcia go w wieczności. W cierpieniu umacnia się wielkość duszy. Krzyż niesiony z poddaniem się woli Bożej jest źródłem mocy dla innych osób. Doświadczenia to źródło niezmiernych pomocy dla wielu dusz, gdy krzyże niesione są z należytym poddaniem się woli Bożej. Cierpienie właśnie dlatego że włącza osobę w misterium zbawcze Jezusa Chrystusa jest drogą do pełni życia.